Witamy Was Państwa na tym miejscu. Przyszliśmy dzisiaj do Was powiedzieć o życiu, o Chrystusie, którego realnie spotkaliśmy w naszym życiu. I dzisiaj mam do Ciebie pytanie. Chcę, żebyś odpowiedział sobie na to pytanie. Czy Ty realnie znasz Jezusa Chrystusa? Czy poznałeś realnie Jego osobę? Czy tylko wiesz o Nim? Bo wiesz, jest różnica wiedzieć o Nim, wiedzieć o teologicznym Jezusie, a znać Go osobiście. Wiecie, ja kiedy byłem człowiekiem religijnym, ja myślałem, że Jezus to jest postać, która jest historyczna. Myślałem, że On jest gdzieś daleko, gdzieś niedostępny. Ja myślałem, że to chodzi o to, że ja muszę o Nim dużo wiedzieć, że to trzeba uczynkami jakimiś się starać, żeby On w ogóle przyszedł do mojego życia. Ja miałem taki obraz Boga i wiele ludzi ma taki obraz Boga, takiego, który nie jest realny, który gdzieś może sobie jest. Jezusa, który jest historyczny, który mówi się o teologii, o Nim, o tym, że On jest jakiś malutki Jezusik, ale On taki nie jest. I dlatego tutaj jesteśmy, żeby Wam prezentować tego Jezusa, tego, który realnie przyszedł na ten świat, aby uratować Ciebie, aby wyrwać się z rąk diabła. Wiecie, ja kiedy byłem młodym człowiekiem, ja chciałem popełnić samobójstwo. Byłem człowiekiem, który myślał o tym, że ja znam całą teologię. Wiesz, może znasz Biblię, może dużo chodzisz do kościoła, może wiesz nawet to, co zrobił Jezus Chrystus w swoim życiu. Ale pytanie jest, czy Ty realnie uwierzyłeś w to całym swoim sercem? Czy Ty realnie Go poznałeś? Czy Ty wiesz, kim On jest? Czy Ty zbadałeś Jego sprawę? Co Jezus Chrystus zrobił dla Ciebie na krzyżu Golgoty? I dzisiaj jest ten dzień, kiedy Ty możesz się z Nim pojednać, że dzisiaj możesz się z Nim spotkać. Możesz powiedzieć: Jezu, nie znam Ciebie, kim Ty w ogóle jesteś, ale chcę Cię poznać. Tu chodzi o spotkanie z Nim. Tu nie chodzi o wiedzę, tu chodzi o poznanie. Dzisiaj możesz się z Nim spotkać. Dzisiaj możesz doświadczyć Jego osoby. Nieważne, kim jesteś. Może mówisz sobie: ale ja jestem taki brudny, ja jestem taki grzeszny. Ja tak mówiłem w swoim życiu, że ja nie jestem godny, żeby Jezus przyszedł do mojego życia. I może wiele razy w kościele mówisz: Panie, jestem godzien, Panie, nie jestem godzien. Jesteś godzien, żebyś przyszedł do Jezusa. On, kiedy przyszedł do mojego życia, ja byłem człowiekiem zepsutym, totalnie zepsutym człowiekiem, który paprał się w różnych nałogach, w uzależnieniach. Byłem człowiekiem skończonym, ale Jezus Chrystus uratował mnie i dzisiaj jestem Jego synem. Dzisiaj jestem Jego synem. I Ty też możesz stać się Jego synem, możesz stać się Jego córką, możesz realnie zwyciężać w życiu. Wystarczy Twoja decyzja, taka decyzja, jak ja podjąłem 10 lat temu. Ja po prostu zawołałem i powiedziałem: chcę właśnie Ciebie poznać. Tu chodzi o to spotkanie, o realne doświadczenie Jezusa w Twoim życiu. Przyjaciele, jeżeli chcesz, jeżeli potrzebujesz doświadczyć tego Boga, jeżeli chcesz, żebyśmy się o Ciebie pomodlili, może ma jakąś chorobę w ciele, to wiedz, że Jezus Chrystus jest realny. On mieszka w nas. I możemy to czynić, to On czynił. Jeżeli zmagasz się z czymś, to przyjdź tutaj do nas, pomodlimy się, położymy swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz uwolniony. Amen.